Drodzy organizatorzy, Panie Mirosławie, droga młodzieży, to 7. edycja konkursu Patria Nostra, konkursu, który już na trwałe wpisał się mocno w te bardzo ważne wydarzenia szkolno-konkursowe, które obejmują szeroką rozumianą historię jako przedmiot w szkołach. Młodzież szkolna uczestniczy w tych konkursach, szczególnie zachęcona niezwykłą propozycją. Propozycja, która polega na tym, że sami młodzi ludzie, choć oczywiście pod patronatem i przy wsparciu wspaniałych nauczycieli, sama młodzież przygotowuje krótkie filmy, które z jednej strony uczą młodych ludzi obsługi tych wszystkich urządzeń, które wiążą się ze współczesną technologią, z umiejętnością obsługiwania kamery, ale także z umiejętnością panowania nad komputerem, nad programami graficznymi. To wszystko jest bardzo cenną nauką, a z drugiej strony konkurs ten promuje konkretne wydarzenia z dziejów Polski, tego wielkiego dziedzictwa, które nas od młodości uzbraja w rozumienie pojęcia, kim jestem. Jestem Polakiem. Zachęcam zawsze młodzież z całej Polski, także młodzież polonijną, by uczestniczyła w tym konkursie, a teraz Wam, wszystkim laureatom, ale także wszystkim, którzy uczestniczyli w tej 7. edycji konkursu, tym wszystkim, którzy jako młodzi ludzie, jako nauczyciele wspierający podjęli decyzję, by uczestniczyć w tym konkursie, bardzo serdecznie podziękować i pogratulować. Gratuluję udziału, gratuluję nagród. Północna Polska to krainy bardzo bogate w wydarzenia historyczne. Znajomość tych wydarzeń historycznych spowoduje, że Wy, młodzi ludzie wstępujący w świat dorosłych, staniecie się niezwykle atrakcyjną częścią całego narodu polskiego. Już niedługo, kiedy będziecie przejmować ważne urzędy w państwie polskim, kiedy będziecie twórcami, artystami, inteligencją polską, która będzie budowała